O tym, że święty Mikołaj zawita do bełchatowskiej Galerii Olimpia, było wiadomo już na początku grudnia, jeszcze przed kalendarzowymi Mikołajkami. W weekend w samym centrum przy scenie przygotowano dla odwiedzających szereg atrakcji, nawiązujących oczywiście do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Fajną, świąteczną atmosferę robią tutaj dekoracje. Robią tutaj animatorki, które są no, prawdziwymi pomocnikami Mikołaja. Są w strojach śnieżynek. No i oprócz tego mamy tutaj świąteczną muzykę. Klimat myślę, że już jest wprowadzony. Dzieci mogły udekorować bombkę, napisać do świętego Mikołaja list, czy ozdobić świąteczną pocztówkę. Mamy mnóstwo dekoracji, mamy filce, mamy przepiękne ozdoby, mamy wstążki, dekorujemy własne bombki, które później ozdobią nam choinkę. Będziemy robić za chwilę długi łańcuch na choinkę z papieru, można zrobić, przygotować kartki świąteczne dla Mikołaja i można robić wiele innych ciekawych rzeczy. Dużo zainteresowanych, dużo chętnych. Wczoraj zrobiliśmy około 200 pocztówek, także myślę, że dzieciom się podoba. Nie zabrakło także konkursów z nagrodami, co w szczególności podobało się dzieciom, bo każde z nich w tym czasie czeka na swój wymarzony prezent. Stąd w środę w Mikołajki stawił się sam święty Mikołaj i obdarowywał zniecierpliwione, grzeczne dzieci. Większość reaguje pozytywnie, niektóre troszkę się boją, ale razem z rodzicami wszyscy jesteśmy sobie wspólnie w stanie zrobić zdjęcie, wszyscy są weseli. Mikołajki w Olimpii to doskonała okazja, by całymi rodzinami spędzić czas na wspólnej zabawie, ale też pracy przy tworzeniu świątecznych ozdób. Myślę, że to jest wspaniały pomysł. Można nie dość, że coś kupić do domu, także przy okazji spędzić miły czas. Bardzo dobry pomysł, żeby dzieci czymś zająć i te święta tak inaczej będą wyglądać. Byliśmy u Mikołaja i bardzo się cieszy, jest zadowolony. No i z prezentu tak samo. Choinka niedługo będzie ubrana, prezenty dzisiaj też były. Myślę, że będą święta za chwilę i będziemy zadowoleni. Przed prezentami były już, jak to jest? Takie drobne nagrody pocieszenia już były. Prawdziwy Mikołaj czy sztuczny, jak z nim jest? Przyniósł coś? Przyniósł. Zadowolona jesteś? Tak. Lepiej w domu czy tutaj? Tutaj. Dzisiaj jak spędzacie czas? Trochę rozrywkowo z dziećmi, żeby miło spędziły czas. Możliwość zobaczenia też Mikołaja, prawdziwy Mikołaj? Tak. Jakiś prezent się szykuje, czy już był? Już był. To, że zbliżają się święta, widać gołym okiem. Choinki, łańcuchy, ozdoby pojawiają się w mieście i na sklepowych witrynach. To czas, kiedy zaczynamy przygotowania, by potem wspólnie i rodzinnie pobyć razem w gronie najbliższych. Wszystkim wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze i ho, ho, ho z Laponii.